Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w listopadowym Glossy Boxie. Otwieramy pudełko. Oj, ciężko. Powiem Wam, że wartość tych pudełek w ostatnich miesiącach jest troszeczkę mniejsza. To dlatego, że firma zainwestowała naprawdę bardzo duże pieniądze w swoje kalendarze adwentowe. Oj, tak. Jest pudełeczko w standardowym kolorze różowym. Tutaj jeszcze mam jakieś ulotki, które wyleciały. Zaraz Wam pokażę, co tu jest. Tutaj można sobie zamówić takie pudełka do przygotowania własnego jedzenia. Tutaj reklama naturalnych dezodorantów z produktów naturalnych, które można sobie też zamówić ze zniżką. Jeśli pokazuję jakieś kody, a macie ochotę z nich skorzystać, to ja zachęcam jak najbardziej. Tutaj jest ulotka na Vision Direct i można sobie zamówić soczewki kontaktowe. Ja nie korzystam, więc też jak najbardziej, jeśli macie ochotę, korzystajcie. No i otwieramy pudełko, zobaczymy, co jest w środku. Jest i nasz leaflet, nasza kokardka. Nie wiem, czy sobie poradzę, może tak. Pozbędę się tych śmieci. Jest też nasza ulotka. Leaflet, co się znajduje w tym miesiącu w pudełku, ale także sneak peek na grudzień, więc możemy zobaczyć, że będzie to paletka La Splash The Midnight Glow Face i to jest paletka firmy Glossy Box Moonlight Glow o wartości 25 funtów. No, jestem ciekawa, zobaczymy. I tutaj oczywiście, co znajduje się w tym pudełku, więc szybciutko Wam pokażę. Powiem Wam też od razu, jakie są ceny tych produktów, ok? A na koniec podsumuję całe pudełko i powiem Wam, jaka jest wartość tego pudełka. Tak jak wspominałam, wartość tych ostatnich kilku miesięcy jest no, troszeczkę mniejsza. Mieliśmy już pudełka takie w granicach 100 funtów, teraz są mniej więcej o wartości 50, ale podliczę i wszystko Wam powiem. A myślę, że dlatego, że Glossy Box po prostu zainwestował naprawdę bardzo duże pieniądze w swoje kalendarze adwentowe. Ok, tak wygląda nasze pudełko. Pokażę Wam wszystko, co po kolei tutaj mamy. Cukiereczki, które myślę, że są w ramach przeprosin, bo dostały wszystkie subskrybentki, czy wszyscy subskrybenci, maile właśnie z przeprosinami, że pudełka zostały tak późno wysłane w poprzednich miesiącach. No i wydaje mi się, że tutaj w ramach przeprosin są właśnie te czekoladki. Paleta Elf, której wiecie co, nie będę otwierać, dlatego że planuję dla Was rozdanie i o tym wiecie, więc niektóre te produkty, które dostaję w Glossy Boxach albo które trafią mi się w kalendarzu adwentowym, trafią po prostu do rozdania, więc zastanowię się jeszcze nad tą paletką. Nie jestem do końca przekonana, czy trafi do rozdania, czy zostanie u mnie, ale jest to paletka firmy Elf i już Wam powiem może, o jakiej jest wartości. Są dwa cienie matowe i dwa takie błyszczące. Paleta jest w cenie 4 funtów. Kolejny produkt z naszej listy to jest Beauty Blender Sponge, czyli gąbeczka do nakładania makijażu i jest o wartości 8,50 i to jest firma Karina. No nie wiem, co mogę więcej powiedzieć na temat gąbeczki do nakładania makijażu. Każdy wie, do czego ona służy, tak? Dosyć mięciutka. Myślę, że będzie fajna do makijażu. Kolejny produkt, który tutaj mam na naszej liście, to jest e-cooking i to jest żel do zmywania naszej twarzy, zmywania makijażu, do oczyszczania naszej twarzy, skóry i on jest od wartości 14,30. Podoba mi się to, jak wygląda w buteleczce. Jest taki żel o konsystencji troszeczkę takiej no płynnej, ale taki mleczny kolor ma, nie wiem, troszeczkę taki hologramowy, jakby z taką poświatą. Jest to produkt wegański i on jest z witaminą E i na bazie ekstraktu z ogórka. Tak wygląda produkt wegański, więc też będzie fajnie przetestować. Kolejnym produktem, który tutaj jest na naszej liście, to jest Human Plus Kind peeling do naszych dłoni. Super, bardzo jestem ciekawa tego produktu i powiem Wam, że pojawiały się wcześniej w Glossy Boxach, na przykład tych, kiedy ja kilka lat temu subskrybowałam, na przykład kremy do rąk, ale nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek był peeling. On wygląda tak. Te małe drobinki, które tam są, to są
suszone maliny. Oj, powiem Wam, że bardzo fajnie to wygląda. Naprawdę ma taki efekt właśnie drapania naszej skóry i peelingowania. Pacikiem sobie to po prostu przetrę, ale skóra jest naprawdę bardzo mięciutka, bardzo taka satynowa. Widać, że jest nawilżona. I ten peeling jest o wartości 12,85. Ok. Kolejny produkt, który jest tutaj na naszej liście, to są perfumy. Commodity Paper. I tutaj w naszej ulotce jest powiedziane jeszcze, że o zapachu drewna. Oj, wiecie co? Ja już to czuję. Zapach jest dosyć przyjemny. Czuć to drewno, takie palone drewno na ognisku albo w takim starym kominku. Mi to przypomina zapach trochę, wiecie co, jak się wchodzi do starych zamków, albo byłam w skansenie w Sanoku kiedyś, w takich starych domkach drewnianych i tam właśnie taki zapach był wyczuwalny. Nie wiem, bardzo dziwny zapach, bardzo oryginalny zdecydowanie. Tutaj jest napisane jeszcze "For me and the few allow, I allow close", czyli zapach taki dla mnie i dla tych, którzy są blisko mnie. Więc tak, fajnie, ale coś tutaj jeszcze mam w pudełku i powiem Wam, że nie ma tego na liście. Więc wydaje mi się, że to jest również w ramach przeprosin i to jest firma Manna Beauty Simplified Illuminator, czyli rozświetlacz. Zobaczmy. Fajnie będzie nałożyć teraz na tą wypeelingowaną dłoń. Taka bardzo... Nie pachnie nawet. Bezzapachowy kompletnie. Taka brązowo-złota poświata. Nie wiem, czy to widać w kamerze. Czy uda mi się to pokazać. Ale bardzo fajnie wygląda, bardzo delikatny jest. Myślałam, że raczej będzie taki bardzo chamski, perłowy. Tak jak na opakowaniu widać, ale jednak nie. Chociaż może w zależności ile nałożymy, może można budować ten produkt. No nie wiem, trudno mi powiedzieć. Nie znam też ceny tego produktu, więc wydaje mi się, że właśnie ten rozświetlacz, jak i czekoladki były w prezencie jakby przeprosinowym. Ja podliczę teraz to wszystko i wracam do Was za chwilę z podsumowaniem. Ok, tak wygląda nasze pudełko całe i z podsumowania wychodzi, że wartość tego pudełka to 52 funty i 65 pensów. Wszystko mi tutaj leci, ale chyba najbardziej jestem zadowolona, wiecie co, z tego wegańskiego produktu do zmywania makijażu, zmywania naszej twarzy i jestem bardzo ciekawa, jak sprawdzi się ten peeling do dłoni. Fajnie będzie sobie zrobić peeling całych dłoni, obu dłoni i wtedy sobie zrobić fajny manicure i nałożyć jeszcze jakiś fajny krem nawilżający, więc ja jestem najbardziej zadowolona z tych dwóch produktów, ale fajny jest też ten prezent od firmy Manna. Rozświetlacz jest bardzo delikatny i myślę, że w lecie też fajnie będzie wyglądał na taką opaloną skórę, tym bardziej, że ma tutaj w sobie takie odcienie brązowawo-złote. No, jestem ciekawa. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, dziękuję, że zostaliście ze mną, że czekaliście tak długo i doczekaliście się, żeby zobaczyć w końcu, co jest w tym pudełku. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym Glossy Boxie. Pa!